25 rozdział, 42 werset. Ewangelia świętego Mateusza. Czuwajcie, bo nie znacie. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli... Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli zaś ów sługa, zły sługa, rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, i usunie go i wyznaczy mu los obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy podobnie będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca, a 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec wyjdzie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: O nie, gdyż mogłyby nie starczyć i nam, i wam, idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po drugim czasie powraca pan do owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy, ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo wierny i dobry, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzie nie siał i zbierasz, gdzie nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukrywałem talent twój w ziemi, oto masz, co twojej. Odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałem, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto
od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nasz Pan trwa, mówiąc co do dni i godziny nikt nie zna, ani aniołowie Boży, ani Syn Człowieczy, ale tylko mój Ojciec. I to jest wyznaczony dzień, który ma zachowany w swoim sercu Bóg. I to jest dzień, w którym zostanie usłyszany krzyk Boży, rozkaz Boży, w ciągu dalszym głos Archanioła i na koniec trąba Boża. I martwi w Chrystusie zostaną wzbudzeni z martwych po pierwsze i ci, którzy żyją jednocześnie w Chrystusie, przemienią się, aby te śmiertelne przeodziało się w nieśmiertelne i zniszczalne w niezniszczalne. I to jest dzień, o którym Pan mówi, że dwóch będzie w polu, jeden będzie porwany, a drugi pozostanie. Dwóch będzie na łożu, jeden zostanie porwany, a drugi pozostanie na dole i dwie kobiety będą przy młynie mleć. Jedna zostanie porwana, wzięta, druga zostawiona. I mówi do ludzi, którzy czytają Słowo Boże, do ludzi, którzy wezwali imię Pana, zostali zbawieni. Zostali pobłogosławieni w szczególny sposób i są gotowi do porwania Kościoła, ale jednak, tak jak zobaczymy niżej, 50% zostanie porwanych, a 50% zostawionych. I ile możliwości mamy, abyśmy weszli do Królestwa Niebios? Tyle możliwości mamy, abyśmy stracili Królestwo Niebios. I są poważne problemy, jak błogosławiony człowiek Bileam stał się z demonami i błogosławieni sługa i błogosławiona sługa Boży, służebnica Służy Boży, którzy pracują dla porwania Kościoła, tak jak mówi apostoł Paweł, nie umartwiają ciało swoje i nie ujarzmiają go i na koniec zwiastują innym, a sami zostają odrzuceni. Dlatego apostoł Paweł nie waha się i mówi z bojaźnią i z drżeniem: zbawienie swoje sprawujcie, bo ile możliwości macie, mówimy o porwaniu Kościoła, o ostatecznych dniach, a nie o zbawieniu ludzi, bo teraz 2000 ludzi są, 2000 lat ludzie są zbawieni, bo jest napisane, że kto wezwie imię Chrystusa, będzie zbawiony. I Pan z łaski tych, którzy przyjmują, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego i wzywają, tak jak złoczyńca, który nie zdążył się ochrzcić, przyjąć chrztu w wodzie, ale w ostatniej chwili wezwał imię Chrystusowe, nasz Pan powiedział mu, że od dzisiaj wieczorem będziesz ze mną w raju. Ale to nie jest dokładnie tak samo z porwaniem Kościoła. I zobaczymy te niebezpieczeństwa, które ma te ostatnie pokolenie, niezależnie od wieku i niezależnie od błogosławieństwa i niezależnie od posłuszeństwa i wiary. I zaczyna nasz Pan mówiąc, kto jest według was roztropny i wierny sługa?
którego Pan zaprosił, dał mu wszystko, co jest potrzebne, aby stał się sługą, wszystko, co było potrzebne, aby usługiwał ludowi Bożemu i dał mu zupełnie Słowo Boże, aby karmił we właściwej porze. Ale kim jest jednak wierny i roztropny sługa, a kim nie jest? Ten, który jest, to jest ten, który jest rozróżniany, jak zachowuje się. Od tego jest, tutaj jest pokazany, abyś zrozumiał, czy jesteś wierny i roztropny sługa, od twojego zachowania. Od zachowania twojego co do twojej żony, co do twojej co do twojego męża, co do twoich dzieci, co do twoich braci, co do twoich współpracowników w twoim otoczeniu. Wierny i roztropny sługa został ustanowiony przez Boga, aby usługiwał ludowi Bożemu i aby dawał pokarm o właściwej porze swojej żonie, swoim dzieciom, swoim współpracownikom, swoim i kontynuuje i czyni to. I dlatego, że pracuje jako sługa, ma cechy dobrego zachowania. I wynik tego jest, że takiemu słudze Bóg Jezus Chrystus poprzez swoje słowo obiecuje, że ustanowi go nad całym mieniem swoim, z odwrotnością. Wierny i roztropny sługa zmienił się i stał się złym sługą i podstępnym. I jak jest poróżniana jego zmiana? Poprzez jego zachowanie. Jak zaczyna bić współsługi swoje, jak się kłóci z nimi, jak je i pije, nie karmi, ale je i pije, nie patrzy się na innych, ale patrzy się na samego siebie i na koniec rozkoszuje się z narodami, z pijaństwem tego świata. I jaki jest ważny moment, że tak się stało z tym złym sługą? Jedna przyczyna jest. To, co mówi apostoł Paweł. Dobry bój bojowałem, wierny sługa. Drogę moją zakończyłem. Wiarę zachowałem, święty sługa Boży. I teraz nie zostawia mi nic innego, jak wieniec sprawiedliwości, który sprawiedliwy sędzia da mi i nie tylko mi, ale wszystkim, którzy z miłością oczekują na przyjście Chrystusowe. Oczekujesz na przyjście Chrystusowe z miłością. Wtedy twoje zachowanie będzie dla uświęcenia. Nie oczekujesz szybko na przyjście Pana. Wtedy twoje zachowanie będzie na zgubę. Będziesz się kłócił, będziesz bił, będziesz badał samego siebie i będziesz rozkoszował się pijaństwie tego świata. Ale jednak początek tych dwóch był taki sam. Zupełne błogosławieństwo Boże. Jeden wierny, roztropny, sprawiedliwy. Drugi podstępny, leniwy i zły. 50%. Takie same możliwości ma sługa Boży, aby stał i aby pozostał do końca wiernym i roztropnym i sprawiedliwym. I takie same możliwości ma serce, które go oszuka i stanie się tam i znajdzie się tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Dlaczego? Bo Pan przyjdzie w godzinie, w której się nie spodziewacie. Nie widzicie, nie myślicie, nie pragniecie, nie wyobrażacie sobie znienacka. Tak jest napisane w starogreckim. Ale wiecie i znacie nie godzinę i dzień, ale znacie czas
i okres, znacie ostatnie pokolenie, czytacie Biblię, poróżniacie znaki czasu i dlatego ustanowił was Bóg sługami, ale od tego momentu zaczyna działać serce człowiecze i dzisiaj musimy odpowiedzieć Panu i poprosić od Boga. Wierzysz, że naprawdę nadchodzi Pan szybko? Jak wierzysz, kontynuuj i wierz. Jak w Twoim sercu są pewne wątpliwości, drugie myśli, niepokoje, że być może, bo od początku mówiliśmy, że przychodzi, mówi apostoł Piotr. Tak, ale spóźnił się. Ale to jest cierpliwość Boża, bo chce, aby wszyscy byli zbawieni, aby się upamiętali dzisiaj, my, którzy słuchamy Słowo Boże i powrócimy do Niego. I poproszę was bardzo, tak jak mi to pokazał Bóg, badajmy nasze serce wszyscy, że być może w twoim sercu, w sercu kogoś weszło wątpliwość, że nie przyjdzie szybko Chrystus, bo konsekwencje są, że zmieni się ten sługa wierny i roztropny w złego sługę i leniwego sługę i to jest widoczne, czy to się zaczęło od mojego zachowania. Jak się kłócę, jak się złoszczę, jak krzyczę, jak straciłem moje uniżenie, jak straciłem moją słodkość, jak straciłem moją modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. I na koniec, czy straciłem moje posłannictwo, moje posługiwanie. Bóg niech nas zachowa. Dzisiaj jesteśmy zapraszani, abyśmy zbadali nasze serce i jak wierzymy, że Pan jest blisko ze swoim przyjściem. I to jest pokazane poprzez nasze zachowanie, poprzez święte nasze życie. Wtedy wychwalajmy Boga i kontynuujmy. Ale jak jednak jest kłótnia, jest nienawiść, jest zawiść, tam jest zło. Wtedy jesteśmy na drodze tego drugiego 50%. Dzisiaj Chrystus nas zaprasza, byśmy się upamiętali. I prawdę wam mówię, ja się upamiętałem i upamiętuję się. Bo nie możemy się bawić z Bogiem. Nie możesz bawić się z Bogiem. Jak siejesz w swoje ciało, w swój pogląd, w swoje zdanie, w swoje możliwości, w swoje zdolności, w swoje skargi, wtedy będziesz zbierał ze swojego ciała zniszczenie, zgubę. Ale jak siejesz w Ducha Świętego, który cię prowadzi do wszelkiej prawdy Słowa Bożego, wtedy i tylko wtedy będziesz zbierał wieczne życie. Drugi przypadek, niebezpieczeństwo. Dzisiaj jest niebieski alarm. Alarm. Dzisiaj jest przekaz alarmem. I wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 10 doskonałych panien, na nowonarodzonych, w posłuszeństwie, w uświęceniu, z wielką miłością co do przyjścia Pana i ze światłem Bożym, nie miały żadnego błędu, żadnego braku. Zupełne uświęcenie. Nie wejdzie do Królestwa Niebios, jak ktoś się nie na nowo narodzi.
i wyszły. I to jest wielkie podobieństwo. I wyszło 10 panien doskonałych, doskonałych panien ze światłem, z lampami, z oczekiwaniem na przyjście Pana, na spotkanie oblubieńca, bez żadnego światowego zamysłu, bez przekroczenia, bez grzechu, bez śladu grzechu. Pan jednak, który widzi głębokości serca, widzi, że 5 z nich jest mądrych i 5 jest głupich. Nie są poróżniane, nie ma znaków, tak jak tutaj jest widoczne z tym sługą wiernym i roztropnym i z tym sługą złym. Tutaj 10 panien idą, wychodzą na spotkanie z Panem. Ale nie spóźnia się Pan, ale pokazuje cierpliwość i chce, abyśmy się wszyscy upamiętali. Zmęczyły się, załamały się i zasnęły. I znienacka w godzinie nocy na pustyni, w uświęceniu jest słyszany głos i rozkaz, że Pan nadchodzi, wyjdźcie teraz, obudźcie się, wyjdźcie na spotkanie teraz. I 5 mądrych zobaczyły, że ich lampy zaczęły gasnąć. I głupie też zobaczyły, że lampy zaczęły gasnąć. I co jest to, co czyni mądre i głupie? Jak byłem mały, były lampy, które wieszały wysoko, wlewali tam olej, ale jak jest wysoko, nie było widoczne, czy się ten olej kończy, czy nie. I jak to rozumieliśmy, zaczął drżnąć ogień. Cząść się ogień. I znowuż wypełniali olej. I znowu spalił się i był ogień trwały. Co brakowało 5? Ta butelka z olejem. I nie, że oni tego nie wzięli, ale tego nie mieli. Nigdy nie mieli tego, bo jak zobaczyły, że ich olej zaczął się kończyć, powiedziały im, dajcie i nam, bo nasze lampy gasną. I co powiedziały im, że przyjdźcie do domu i weźcie, ale powiedzieli im, idźcie i kupcie, bo nigdy nie kupiliście. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie, bo nigdy tego nie mieliście. I tutaj zaświeciło mi i powiem wam coś. Z bogobojnością, ale i z odwagą. Nie wchodzisz do porwania Kościoła, jak nie jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Duch Święty jest tym, który w tamtej chwili pobudzi cię. Ten, który mówi na obce języki, samego siebie buduje. I dlatego Bóg obiecał wczesny deszcz w pierwszym apostolskim kościele, aby była ogłoszona Ewangelia na całej kuli ziemskiej, i późny deszcz w ostatnim apostolskim kościele, i chwała ostatniego domu będzie większa od pierwszego, i Zachariaszowi, prorokowi, który pokazuje świecznik złoty, nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz tylko dzięki mojemu duchowi, Pan zastępów. I dlatego w ostatecznych dniach wyleje Pan na wszelkie ciało tym, którzy to wierzą. I dzisiaj zbadajmy samego siebie. Wierzymy, że
Chrystus chrzci w Duchu Świętym i w ogniu. Jak wierzysz w to, musisz uwierzyć, że to nie jest na marne. Dla jednej przyczyny Pan chrzci wszelkie ciało, abyśmy współuczestniczyli w porwaniu Kościoła. Co brakowało tym 10 doskonałym pannom? Jedna butelka. I nigdy nie kupili tej jednej butelki oleju. Nigdy nie pomyśleli o tym, aby kupić. Dlaczego? Bo ja wam powiem, kim jest mądry. Ten, który słucha moje słowo i wykonuje je, on jest mądry, który wejdzie do Królestwa Niebios. Nie wejdzie do Królestwa Niebios ten, który mówi Panie, Panie, ale do Królestwa Niebios wejdzie ten, który słucha słowo moje i wykonuje je. I co mówi Słowo Boże dla prawdziwego chrześcijanina? Upamiętajcie się. Niech przyjmie każdy chrzest w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Po trzecie, i przyjmiecie obietnicę Ojca, bo dla was jest dana i dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy są z dala, których zaprosi Pan. I po czwarte, ratujcie się od tego pokolenia przekrętnego. 10 panien wszystko miały. 3. I upamiętanie, i powrót, i spowiedź, i zbawieni z tego pokolenia. I w nocy sami oczekiwały, ale o jedno się nie zatroszczyli. O buteleczkę oleju. O buteleczkę oleju, który jak przyjdzie ważny moment, abyś wypełnił swoją lampę, wtedy się pobudzisz. Bóg niech nas zachowa. Wierzysz, bo cechą jest w drugim przypadku, przygotowujesz się. Dlaczego? Bo możesz wziąć buteleczkę, ale zgasiłeś tą buteleczkę. Wtedy porwania nie będzie. Musisz być zawsze pobudzony i dlatego mówi Słowo Boże, wypełniajcie się Duchem Świętym. Pierwszy raz w moim życiu zwiastuję, ale z odwagą po tym, co się stało wczoraj, że porwanie Kościoła nie będzie bez... Możesz się modlić wiele godzin. Amen. Chcę, abyście czuwali w modlitwie. Tak. Ale ważnym momentem jest, abyś miał buteleczkę w swojej kieszeni. Jak moja babcia nie miałaby tej buteleczki z olejem, zgasłby ogień. Nie może ustać się ogień przy lampie, jak nie ma oleju, ale może, jak masz buteleczkę i możesz wypełniać lampę. Nie tylko buteleczkę, ale pełną buteleczką. Bóg niech nas zachowa. Bo jest nie do wiary. Święte panny, doskonałe panny, nie bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, niepokalane, oczekiwały na Pana, ale coś im brakowało. Ta buteleczka z olejem. Dlatego dzisiaj, drugi raz, wierzysz, że Chrystus chrzci w Duchu Świętym. Wierzysz, że Duch Święty jest to, co daje moc człowiekowi, pobudza człowieka. Wtedy troszczmy się, abyśmy mieli buteleczkę kupioną i zawsze, aby była pełna, wypełnieni Duchem Świętym. Bo 5 głupich nie zrozumiało nic. Kiedy to zrozumiały? Jak było późno. Ale dzisiaj nam Bóg mówi, abyśmy nie dotarli do późnego okresu. Amen. Amen. I teraz pójdźmy do trzeciego przypadku, gdzie tracisz, pomimo że sługa Boży, Królestwo Niebios, i to jest zależne od tego, jak pracujesz i ważnym momentem jest, jak myślisz. Pierwszy przypadek jest, jak pracujesz,
i jak zachowujesz się. W drugim przypadku jest, jak idziesz na spotkanie z Panem i co masz z sobą. I trzeci przypadek jest, jak pracujesz i znak jest, jak myślisz. I czuwajcie więc, bo nie wiecie ani godziny, ani czasu, kiedy przyjdzie, bo przyjdzie tak jak człowiek, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przykazał im swój majątek. I dał jednemu i według zdolności każdego, i nasza zdolność nie jest naszą zdolnością, ale od Boga jest nasza zdolność i moc, którą mamy. Jednemu dał 5 talentów, bo taką zdolność miał, drugiemu dał 2, a trzeciemu dał 1. I powiedział im, pracujcie dla tego, co wam dałem. Dał ci 5 talentów, sługo Boży, możesz pracować z 5 talentami. Dał ci mniej, 3 talenty, sługo Boży, 2. Dał ci mniej, 4, dlatego, że cię kocha, aby pracuj z tym jednym. I odszedł. Ale nie odszedł i nie przyjdzie ponownie. Odszedł i przyjdzie ponownie. Alleluja. Przyjdzie ponownie. I przyjdzie ponownie, jak będzie sądził żywych w Chrystusie, aby ich przemienił albo nie. I to nie jest czymś prostym. Jak powrócił, woła pierwszego, co zrobiłeś z tym 5? Pracowałem z gorliwością. Zmęczyłem się. Trudziłem się. Nie pracowałem z 3, ale z 5 pracowałem. Co robiłem, mogłem, bo wiem, że to, co mogłem, ty mi dałeś. Każda dobra część i każda doskonały dar jest od Boga. Pracowałem. Nie abym był widoczny, ale abym miał owoc. Abym miał wynik. I tutaj są dalsze 5 talentów. Z moim trudem. I powiedział mu Pan, dobrze, sługo, dobry i wierny. Na tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Tam, w niebie. I zawołał drugiego. Mniejsza moc. Mniejsza zdolność. Ale sługa Boży. A ty co zrobiłeś? 2 mi dałeś. I co zrobiłeś? Pracowałem. Z gorliwością. Co robiłem, mogłem, robiłem. 2 dałeś mi, z 2 pracowałem. Ale tutaj jest wynik. 2 dałeś mi, oto dalsze 2. Dobry sługo i wierny. Tą samą zapłatę weźmiesz. Wejdź do radości Pana. I teraz przychodzi trzeci. I teraz problem. Sługa. I w dodatku sługa, któremu dał Pan najmniejszy ciężar. Czyli nie dał mu rodziny. Nie mógł mieć rodziny. Ja mówię, głupi. Nie dał mu dzieci. Nie mógł ich wychować. Uczynił mu łaskę. Dał mu najmniej, co mógł mu dać, aby pracował w tym. Aby dał mu szansę, aby pracował. To trochę, aby pracował. Nie aby się patrzył na to, ale aby pracował. To trochę. Pracuj z tym, co masz. Da ci więcej, ale pracuj. Nie leniwuj się, bo ten, który nie pracuje,
Krąży. I co znaczy krąży? Zazdrości, woła, skarży się. Dlaczego? Bo nie pracuje. Jak nie pracujesz? Co zrobiłeś? A, pomyślał. Jesteś twardy. Twardy jest Chrystus. Nie czyni mi wszystkiego, co chcę. Nie jest dobrotliwy, jest twardy. I nie tylko, że jesteś twardy i że ja chcę to, a ty mi nie dajesz. Ja chcę to, a ty nie robisz nic. Człowieku, jak ja ci dam wszystko to, o co prosisz, zburzysz się. Z jednym nie możesz i ty chcesz pięć. Z tym jednym nie możesz udźwignąć i chcesz to wszystko. Jesteś twardy. Nie jesteś tylko twardy, ale jesteś niesprawiedliwy, bo żniesz tam, gdzie nie siałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypywałeś. Nie siałeś mi. Nie powinieneś siać i dla mnie. Nie zasiałeś dla mnie. I chcesz, i żniesz, i jesteś niesprawiedliwy. Chrystusie, przebacz nam. Twardy i niesprawiedliwy ze mną. I nie starczy to? I jesteś niemądry. Bo zbierasz tam, gdzie nie rozsypywałeś. I zbierasz, a nie rozsypywałeś. Co myśli? Że jest twardy Bóg razem ze mną. Że jest niesprawiedliwy Bóg ze mną. Że jest niemądry Słowo Boże. Niemądre. Niesprawiedliwe. Twarde. Tak powiedzieli faryzeusze. Twarde jest Twoje słowo. I poszli uczniowie i odeszli, bo powiedzieli, że jest twarde Twoje słowo. I może i Wy chcecie też odejść. Odejdźcie. Nie, powiedział Piotr. Ty masz słowa wiecznego życia. Jest czas, abyśmy zbadali nasze serce. Jakie jest nasze zdanie o Chrystusie naprzeciwko nas? Co mówisz? Co myślisz? Czym jest Chrystus? Nie dla innych, bo Ciebie błogosławił wszystkich. Ze mną nie jest dobry. Nie z innymi. Dla Ciebie kim jest Chrystus? Może jest twardy? Może jest niesprawiedliwy? Może jest niemądry? Bardzo poważne myśli, bracia i siostry. Tak poróżniajmy nasze serce i tak zrozummy, czy mamy, albo że nie mamy, albo jeszcze lepiej, czy może będziemy mieli owoc, czy może nie będziemy mieli owoc. Dlaczego nie masz owocu? Bo kłócisz się z Chrystusem i z Jego Słowem. Bo masz pretensje z Chrystusem i z Jego braćmi i siostrami. Masz pretensje do Ojca, Boga i do Jego dzieci. Masz pretensje do Chrystusa i do Jego chwały, mówiąc, że jest twardy Chrystus, że jest niesprawiedliwy. Żniesz tam, gdzie nie siałeś. Niemądre jest Słowo Boże. Ja słyszałem, jak tak mówią. Ten, który mówi, to, co mi mówisz, jest niemądre. Czyli jak jest możliwe, że opuści mnie moja żona i nie zostawi mnie, abym wyszedł ponownie za mąż. To jest niemądre. Owocu nie będziesz miał. Niesprawiedliwą rzeczą jest. Jestem młodą dziewczyną i mam siwe włosy i nam tego nie zafarbować. To jest niesprawiedliwe. Twarde jest słowo. I mówi mi, abym zrobił to, czego nie chcę. Mówi mi, abym przebaczył temu klaunowi, który był niesprawiedliwy ze mną.
Twarde jest słowo. Mówi mi, abym mył nogi temu. Nie będziesz miał owocu i bez owocu nikt nie wejdzie do Królestwa Niebios. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj z wielkim strachem przyszłem do kościoła. Ale bracia i siostry, nie możemy schować prawdy Słowa Bożego. Nie możemy. I przyszedł Pan i zapewnił. Zawołał mi jeden brat i mówi, dlaczego 10 panien jest 50-50? I mówię, co? To jest matematyczne. Ja nic nie mówiłem. I powiesz mi jeszcze coś. Powiedz mi coś jeszcze. Ale nie powiedział mi nic innego. Ale to było wystarczające. Takie same możliwości dzisiaj mamy, abyśmy weszli do Królestwa Niebios. I takie same możliwości mamy dzisiaj, abyśmy znaleźli się w ogniu. I to jest od nas zależne. Od nas zależne i zrozumiemy to, jak się zachowujemy z innymi. Co do naszego teścia, teściowej, do matki, do ojca, do naszego dobrego syna i do złego syna, co do naszego brata, z którym możemy wytrzymać i nie możemy wytrzymać. Po drugie, mamy buteleczkę z olejem. Prosimy, aby nas ochrzcił w Duchu Świętym. Jak nas nie ochrzcił, ochrzci nas. W ostatniej chwili ochrzciliśmy się w Duchu Świętym. Jak tak, wypełniamy się Duchem Świętym. Wypełniajcie się. Wypełniaj swoją buteleczkę dla godziny potrzeby. I po trzecie, jak pracujesz? I o czym myślisz? Myślisz, że jest twardy? Czy jest dobry Chrystus? Bardzo dobry. Jest bardzo dobry. Myślisz, że jest niesprawiedliwy czy sprawiedliwy? Sprawiedliwy jesteś, Panie. Myślisz, że jest niemądry? Nie. Logiczne jest nasze uwielbienie, jak oddajemy nasze ciała na ofiarę. Od dzisiaj znamy. Jak nie znaliśmy? Bóg uczynił cierpliwość z nami. Od dzisiaj znam. I jeszcze bardziej się będziemy uczyć, bo w tamtej chwili, na koniec, w tym wielkim sądzie, będzie osądzony też Bóg. Wszyscy ludzie znajdą się bez wytłumaczenia. Nikt nie powie, że ze mną byłeś niesprawiedliwy. Jak będą objawione skryte rzeczy, wszystkie skryte rzeczy nasze. Wtedy i ci, którzy nie będą zapisani w księdze żywota, powiedzą, że jesteś sprawiedliwy. Dzisiaj, bracia i siostry, powiedzmy, sprawiedliwy jesteś, Panie. Święty jesteś, Panie. Jesteś logiczny, Panie, i w dodatku z mądrością z góry. Amen.